pokaże z nim w kasku żółtym, a gospodarze w kasku niebieskim Andreas Jonsson i w czerwonym Matej Żagar. Jonsson z Żagarem wygrali już dzisiaj 5-1 z parą Patryk Dudek, Jason Doyle. Jak będzie tym razem fantastycznie wystrzelili zawodnicy klubu z Zielonej Góry spod taśmy i oni mają szansę tym razem podwójnie wygrać w tym biegu. Na razie myszka Miki, maskotka klubu z Zielonej Góry, jakby zastraszona częstochowskim lwem, no ale nastąpiło teraz przegrupowanie i po tym równaniu toru rzeczywiście w bojowych nastrojach wyszli na tor żużlowcy drużyny gości, między innymi Jason Doyle, który był wściekły po tym, jak zajął ostatnie miejsce w pierwszym występie, ale teraz kapitalna szarża Mateja Żagara, który już w ten sposób niemal wysunął się na drugą pozycję. Jeszcze musi o to drugie miejsce powalczyć. Teraz bardzo szeroko Słoweniec tam próbował pod bandą objechać swojego rywala i teraz znów ściął do krawężnika, ależ szaleje na torze, ale ciągle nie daje się w tym biegu. Świetnie dysponowany Jason Doyle znów wyszedł na drugą pozycję. Piękna jest ta ich walka na czwartym miejscu. Tym razem Andreas Jonsson tylko przygląda się, jak rywalizują zawodnicy. Teraz ponownie Żagar bardzo szeroko i pytanie przed ostatnią prostą, na ile nabierze prędkości. Uwaga! I tak...